Jak zaliczyć totalny glow-up jesienią? Zdradzę Ci sekret. Cześć, ja nazywam się Agnieszka, jestem magistrem kosmetologii i zazwyczaj na Instagramie śmiejemy się, jak wygląda kobiece życie z kosmetykami, a dziś przychodzę z gorącym tematem, ponieważ coraz bardziej chłodna aura daje nam się we znaki, no czuć już, że ta jesień nadchodzi, więc powiemy sobie o tym, jakie są najważniejsze zasady pielęgnacji skóry właśnie w tym troszkę bardziej wymagającym czasie. Będziemy skupiać się przede wszystkim na wzmocnieniu bariery hydrolipidowej, także na uszczelnieniu naczynek, ale opowiem Wam też, jak to sobie ograć ogólnie w pielęgnacji, co jeszcze zastosować, żeby dostarczyć skórze pełnię substancji aktywnych, dzięki czemu osiągniecie rewelacyjne rezultaty. Ciekawe? No to w takim razie zapraszam na materiał. Zacznijmy od wsparcia bariery hydrolipidowej. I żeby lepiej podjąć ten temat dla lepszego zrozumienia, tak na szybko przypomnę, że bariera hydrolipidowa jest naturalnie produkowana przez naszą skórę. Jest to taka mieszanina potu, sebum, która tworzy warstwę na naszej skórze, która po pierwsze zapobiega utracie wody z naskórka, a po drugie chroni przed wpływem czynników zewnętrznych, przed wiatrem, przed mrozem. Więc jest to struktura, która jest taką pierwszą tarczą obronną przed wpływem czynników zewnętrznych, przed tym, z czym nasza skóra się styka na co dzień. Dzięki też temu, że w tej mieszaninie zawarty jest pot, to skóra ma odpowiednie pH, co też przekłada się na dobrostan mikrobiomu. Więc ta bariera hydrolipidowa jest bardzo istotna dla prawidłowego funkcjonowania działania naszej skóry. Dlatego tak warto zwrócić uwagę na jej wzmacnianie właśnie w okresie jesiennym. I chciałabym zacząć tutaj od takich substancji mocniej odżywczych, wzmacniających te najbardziej powierzchniowe części naszej skóry. Natomiast jeżeli sądzicie, że to może ta bariera hydrolipidowa jest zła, bo to ona się tak na twarzy świeci, kiedy skóra, mówimy, że się wybłyszcza. Wtedy mówimy o nadprodukcji bariery hydrolipidowej, wtedy właśnie tak skrótowo mówimy o nadprodukcji sebum i rzeczywiście to jest efekt, który jest nieestetyczny, ale ważne jest to wyważenie, żeby skóry nadmiernie nie oczyszczać, nie ściągać, nie naruszać tej bariery hydrolipidowej, ale jednak zostawić ją w takiej fizjologicznej ilości, która będzie dobrze spełniać swoje podstawowe funkcje. I zacznijmy może od serum, które jest nowością na moim kanale i to jest Sensum Mare. Jest to wysoce regenerujące, odbudowujące serum z ceramidami w formie takiej lekkiej emulsji. Ono zostało stworzone z myślą o skórze normalnej, suchej, zmęczonej i wrażliwej. Wzmacnia barierę hydrolipidową, poprawia jędrność i sprężystość skóry oraz regeneruje warstwę rogową naskórka. W składzie znajdziemy 5% ceramidów, kompleks alg morskich, niacynamid w stężeniu 4%, a także dodatek witaminy C w formie tetraizopalmitynianu askorbylu, by dbać o uszczelnienie naczynek, a także rozświetlenie i wyrównanie kolorytu. Sensum Mare jest marką, która przede wszystkim bazuje na surowcach pochodzenia morskiego i oceanicznego, a także innych naturalnych składnikach aktywnych, które są synergistyczne do działania tych surowców morskich. Więc między innymi znajdziemy w tych kosmetykach wodę z lodowców, tutaj mamy ten aspekt taki oceaniczny, także będą algi i różne inne dodatki. Natomiast w tym serum, jak mogłyście się już zorientować, jest dokładnie to, czego skóra wymaga jesienią, ponieważ między innymi są te ceramidy, po to, żeby tą skórę chronić. Ale formuła tego serum jest bardzo lekka, więc nawet gdybyście zdecydowały się to nakładać każdego dnia, potencjał komedogenny jest tutaj niski i nawet jeżeli byście to stosowały też pod makijaż, to nie powinno powodować spływania makijażu, czy wchodzić w jakieś interakcje z kosmetykami kolorowymi. Mamy tutaj także niacynamid, który będzie zmniejszał widoczność niedoskonałości. On też przy długotrwałym stosowaniu pomaga uszczelnić naczynka. No i właśnie ta witamina C tutaj w tej formie, która jest bardzo skuteczna, bardzo trwała, nie wchodząca w interakcję z promieniowaniem UV, to także przyczynia się do komfortu dla naczynek, dla takiej wrażliwej skóry, która ma tendencję do rumieńcy. Inną ceramidową opcją, którą chciałam Wam dzisiaj pokazać, jest krem aloesowe Blue. Jest to nowość właśnie z serii aloesowe i ta seria
wyszła tak przed okresem letnim i rzeczywiście latem ta podstawowa seria Aloesowie jest super, a teraz na jesień o tych Blue warto jest pamiętać. Akurat ta seria, ona jest tak stworzona, że tutaj mamy ceramidy, są prebiotyki, więc mamy kompleksowe też wsparcie i ochronę skóry. Czy na przykład taki krem z ceramidami można łączyć z serum z ceramidami? Tak, jak najbardziej. To jest kwestia potrzeb, preferencji skóry i kosmetyki takie z ceramidami bardzo często mają tą taką dozę pewnego rodzaju odżywczości, więc jeżeli czujesz, że tego Ci brakuje, być może Twoja skóra jest taka bardziej szorstka, podrażniona, to wtedy ceramidy nawet w serum, nawet w kremie jak najbardziej łączyć ze sobą i tak wielopoziomowo wspierać skórę codziennej pielęgnacji. Kolejna kremowa propozycja, ale jednak inna niż aloesowe, to Slavia, krem z ceramidami. I to jest znowu krem, który pomimo dodatku tych ceramidów jest robiony w taki sposób, że ma być lekki i dobrze wchłanialny. Podczas stosowania czuć, że ta doza tych ceramidów, ona tutaj jest, ale jest to jednak krem, który jest lekki i w przypadku skór nawet tłustych czy trądzikowych jest bezpieczną, niekomedogenną opcją. Z innych substancji aktywnych znajdziemy tutaj trehalozę, która będzie mocno skórę nawilżać, a także skwalan, który właśnie odbudowuje barierę hydrolipidową. Ponadto w składzie znajdziemy wąkrotę azjatycką, a wąkrota azjatycka świetnie przyczynia się do zmniejszenia widoczności zaczerwienia, do takiego działania łagodzącego, kojącego, stąd też jest często wykorzystywana w gabinetach kosmetologicznych. I jeżeli zastanawiacie się, dlaczego ceramidy są tak istotne, jakie jest dokładnie ich działanie, to przypominam, że macie u mnie na kanale osobny film w tym temacie, więc jeżeli chciałybyście głębiej dowiedzieć się, jakie jest działanie, jaki jest mechanizm działania tych ceramidów, to tam sobie sprawdźcie. Podobnie jest też film o wąkrocie azjatyckiej. Wszystkie te właśnie filmy znajdziecie podlinkowane w opisie pod filmem, więc na spokojnie po skończeniu tego materiału będziecie mogły sobie do tego wrócić, wchodząc w opis pod filmem. Ale jak już właśnie zahaczam o tą wąkrotę azjatycką, to przejdźmy sobie do propozycji troszkę innych, bo właśnie tutaj mam Natural Secrets. Jest to taka esencja aloesowa, która właśnie poza tym aloesem ma w składzie kwas hialuronowy, ekstrakt z ogórka, pantenol, alantoinę, no i właśnie tytułową wąkrotę azjatycką. Jest to bardzo lekki kosmetyk w formie niemal takiej płynno-żelowej, nawet bardziej płynnej, więc zdecydowanie sprawdzi się nawet do codziennego stosowania pod ulubiony krem, pod ulubione serum, jako coś, co może nam z powodzeniem zastąpić tonik, ponieważ ma odpowiednią wartość pH, a będzie bardzo mocno nawilżać, łagodzić skórę, więc super na jesień. Ale jak już powiedziałyśmy sobie o tym aloesie, o pantenolu, o trehalozie w Slavii, w Sensum Mare, kwas hialuronowy w Sensum Mare, słuchajcie, to są substancje, które działają bardzo mocno nawilżająco i nie mówię tego tylko i wyłącznie w kontekście tego, że ach, jesień, no to trzeba skórę nawilżać, bo o tym się często zapomina, a nawilżenie bierze udział w pobudzeniu syntezy kolagenu. Cząsteczki wody są niezbędne do prawidłowej syntezy włókna kolagenowego. I dlatego tak istotne jest, by skóra była dobrze nawilżona i jeżeli chcemy, by ona była raz, dobrze napięta, ale dwa, żeby były szczelne naczynia krwionośne, ponieważ naczynka, które są kruche, bardziej są widoczne, bardziej widoczny jest też rumieniec, zaczerwienienie i możemy to wyciszać właśnie substancjami, które pobudzają syntezę kolagenu w naczyniach krwionośnych i dbając właśnie o to, żeby ten kolagen był dobrze syntetyzowany. Więc jak zwróciłyśmy tutaj uwagę na ten komponent taki nawilżający w tych kosmetykach, to chciałabym też pokrótce zwrócić Waszą uwagę na takie kosmetyki, które są ukierunkowane na to takie mocne nawilżenie, ale właśnie jako świetne uzupełnienie pozostałych tutaj zaprezentowanych kosmetyków, żeby był ten komfort i takie właśnie uszczelnienie tych naczynek. Między innymi do codziennego stosowania tonik Fit Skin. To jest tonik, który jest bogaty w substancje właśnie takie nawilżające, ma formułę taką właśnie bardzo lekką, niby wodnistą, pewna doza żelowości tutaj też jest. I to jest świetny tonik, bardzo wydajny i dba o to, żeby to nawilżenie było dodatkowo dostarczone zarówno rano, jak i wieczorem. Propozycja dla skór wrażliwych, ponieważ nie każda skóra lubi takie bardzo bogate formulacje, coś mega prostego.
3% kwasu hialuronowego. To jest prosty formulacyjnie kosmetyk i właśnie taki, który ma przede wszystkim robić robotę. Bez zbędnych tutaj jakichś upiększaczy dodatkowych, po prostu ma tą skórę mocno nawilżyć. I nie dajcie się zwieść, 3% kwasu hialuronowego to jest naprawdę dużo. I tu nawet po tej formule widać, że ona jest taka żelowa, ale w tej żelowości aż posiada pewnego rodzaju taką gęstość i ona się tak troszkę ciągnie, bo tutaj rzeczywiście ilość tego kwasu hialuronowego dla naszej skóry jest bardzo wysoka. Ale jeżeli nie przepadacie za takimi właśnie formułami bardziej żelowymi, to też opcja emulsyjna, czyli FitSkin. Serum to zawiera w sobie aminokwasy, kwas poliglutaminowy, kwas hialuronowy, betulinę. Wszystko po to, by mocno wiązać wodę w naskórku, dostarczyć komfortu, nawilżenia w każdym dniu, kiedy tylko skóra tego wymaga. No i w segmencie dotyczącym wzmacniania bariery hydrolipidowej dużo powiedziałyśmy sobie o takich technologicznych innowacjach. No są te ceraminy, ta trehaloza, ten skwalan. To wszystko jest takie bardzo innowacyjne. A warto zwrócić też przecież uwagę na naturalne, zimnotłoczone oleje. Jest to coś, co bardzo dobrze, w taki prosty sposób, ale jak najbardziej mega odżywczy i mega skuteczny, wzmacnia barierę hydrolipidową. I tutaj chciałabym Wam przypomnieć o jednym z moich ulubionych serum, które często u mnie gości, czyli serum wzmacniające Slavia Cosmetics. A może teraz się zastanawiacie, ale ja pierwszy raz widzę u Ciebie na kanale ten kosmetyk. A teraz? Czy teraz coś Wam się bardziej przypomina? No właśnie tutaj, jeżeli chodzi o Slavię, to mamy też rebranding. Zmieniają się te kosmetyki i jest tutaj zawarty właśnie w nowej szacie graficznej. I jeżeli właśnie chodzi o to serum, to tutaj mamy dodatek oleju konopnego, a także oleju z baobabu. Są to różne oleje o różnej masie cząsteczkowej, dzięki czemu działają bardzo tak wielopoziomowo, wspierając barierę hydrolipidową. W drugim segmencie dzisiejszego filmu porozmawiajmy bardziej o wsparciu dla naczynek. I tutaj warto jest wyróżnić witaminę C. Już wiecie, jak istotne jest nawilżenie po to, żeby włókna kolagenowe w naczyniach krwionośnych były dobrze syntetyzowane, ale właśnie drugim bardzo cennym komponentem w kontekście właśnie wzmacniania, uszczelniania naczynek jest witamina C, bo to właśnie witamina C stymuluje fibroblasty do tego, żeby produkowały więcej kolagenu. Więcej kolagenu, tym bardziej jędrna skóra, a także bardziej szczelne naczynia krwionośne. Ponadto witamina C nie tylko bierze udział w tym uszczelnianiu naczynek, ale też wymiata wolne rodniki, rozświetla skórę, wspomaga gojenie niedoskonałości, sprawia, że skóra ma takie własne wewnętrzne glow. No po prostu samo dobro, więc jesienią, kiedy też ta skóra potrzebuje takiej troszkę rewitalizacji po okresie letnim, no to właśnie ta witamina C jest bardzo cenna i pragnę Wam pokazać kosmetyki, które mają taką formę witaminy C, która jest skuteczna, która jest stabilna i dobrze działająca. Zacznijmy sobie od Sensum Mare. W składzie znajdziemy 10% witaminy C i jest to 5% etylowanej witaminy C, a także 5% tej tetraizopalmitynianu askorbylu. Dodatkowo znajdziemy też w składzie kwiat dziewanny, ekstrakt z korzenia lukrecji, trehalozę, niacynamid, olejowy kompleks morski, oczywiście algi, no i wodę z lodowca norweskiego. Serum to ma wspierać skórę zmęczoną, pozbawioną blasku, ale też taką z przebarwieniami, niedoskonałościami i zmianami potrądzikowymi. Serum to jest bardzo leciutkie. Ja osobiście też rozpływam się nad tymi właśnie opakowaniami kosmetyków Sensum Mare, tych serum, które właśnie są z tą pompką. No jest to niesamowicie higieniczne, też takie eleganckie, rzadko spotykane w przemyśle kosmetycznym, żeby te opakowania były aż tak dopracowane, więc używa się tego no z takim poczuciem luksusu. Tutaj to muszę przyznać, muszę to podkreślić, bo jest to coś arcy cudownego, ale z kodem Kosmetologia Naturalnie 20 macie 20% na wszystkie kosmetyki Sensum Mare na stronie producenta i kod ten jest bezterminowy. Jest to tutaj wsparcie właśnie firmy Sensum Mare, która podjęła się patronatu nad dzisiejszym odcinkiem. W kontekście tego serum jego formuła jest ultra lekka i bardzo dobrze wchłanialna, więc osoby rzeczywiście, tak jak producent rekomenduje, ze skórą problematyczną nie muszą się obawiać, nie będzie to działało komedogennie, dobrze się wchłania, a te 10% witaminy C rzeczywiście skutecznie działa na skórę. Natomiast dla tych z Was, które potrzebują jednak olejowych formuł, preferują bardziej takie i być może szukają czegoś z witaminą C o niższym stężeniu, wiadomo, każda skóra
jest inna, reaguje troszeczkę inaczej, no to Slavia Cosmetics. Tutaj mamy 3% tetraizopalmitynianu askorbylu, czyli jak najbardziej skutecznej witaminy C, nie wchodzącej w interakcję z promieniowaniem UV. Mamy też tutaj witaminę E, która będzie wymiatać wolne rodniki. W składzie znajdziemy też olej arganowy, triglicerydy kwasu kaprynowego i kapronowego dla wsparcia bariery hydrolipidowej, olej makadamia, olej z maku dla ujędrnienia, olej z wiesiołka dla zmiękczenia, więc skład bogaty w te naturalne oleje, które wspierają skórę pod kątem zmiękczenia, odżywienia, niwelowania suchych skórek i takiej mocnej regeneracji. I jak już o mocnej regeneracji mowa, to warto też wspomnieć o kremach o takiej troszkę bardziej odżywczej konsystencji, by dobrze chronić skórę przed wpływem czynników zewnętrznych. Pierwszym kremem, który chciałabym Wam pokazać, jest zaawansowany krem przeciwzmarszczkowy i rewitalizujący o bogatej konsystencji sensu Mare Algo Rich. I on został stworzony do pielęgnacji skóry suchej i bardzo suchej. Jest idealnym wyborem dla osób poszukujących bogatej konsystencji kremu, ma wysoką dawkę składników aktywnych i redukuje zmarszczki. W składzie znajdziemy m.in. ochronne masło shea, pantenol, zmiękczający olej monoi, łagodzącą alantoinę, taką wzmacniającą barierę hydrolipidową argininę, czy kwas hialuronowy, a także algi i wodę z lodowca norweskiego. I chciałabym też na szybko wspomnieć, że woda z lodowca to nie jest tym samym co taka zwykła woda, ponieważ akurat ten rodzaj wody jest bardzo bogaty w pierwiastki, mikro, makroelementy, które po prostu rewitalizują skórę, dostarczają jej takiej rewitalizacji. Krem ten ma bogatą konsystencję, ale ona nie jest tłusta. Rzeczywiście po zastosowaniu czuć odżywienie, napięcie, rewitalizację tej skóry, regenerację, ale absolutnie bez żadnego uczucia ciężkości, kości czy obciążenia. Natomiast Algo Glow to jest krem o minimalnie lżejszej formule, ale za to działa szybko, tu i teraz, rewitalizując i sprawiając, że skóra jest pełna blasku. Algo Glow jest to wielofunkcyjny krem do twarzy rozświetlająco-wygładzający i on stanowi innowacyjne rozwiązanie w codziennej pielęgnacji skóry. Łączy w sobie zalety rozświetlającej bazy pod makijaż i pielęgnacyjne działanie. W składzie znajdziemy m.in. peptydy, czyli coś, co będzie nam aktywnie ujędrniać skórę i pobudzać syntezę kolagenu. Znajdziemy też tutaj kwas hialuronowy, witaminę E, oczywiście algi, m.in. algę perłową, która wygładza i łagodzi skórę, a także brunatną algę, która wpływa na zmniejszenie widoczności naczynek. Ekstrakt z lukrecji łagodzi, koi podrażnioną skórę, a dodatek pigmentów sprawia, że skóra od razu nabiera takiego efektu glow. Nie jest to jakiś przerysowany efekt, bardzo ładnie dopasowuje się do skóry, można nosić zarówno solo, jak i super pod kątem takiej bazy makijażowej. No i w kontekście kremów czy serum warto też wspomnieć o filtrach. Ja wiem, że jesień nie sprzyja filtrowaniu, że czas filtrów może się wydawać, ach, sezon urlopowy już za nami. Naczynia są bardzo podatne na wpływ promieniowania UV i właśnie zaczerwienione naczynka, jeżeli chcemy niwelować, to ważne jest, by zawsze tą skórę chronić, niezależnie od tego, jak bardzo intensywne jest promieniowanie w czasie różnych pór roku. I nawet w taki chłodny czas, nawet kiedy są chmury na niebie, to jednak pamiętamy, że to promieniowanie UV, które odpowiada za niszczenie kolagenu, czyli właśnie UVA, ono przenika przez chmury, ono przenika także przez szyby, więc mimo wszystko przy skórach, które chcemy chronić, wzmacniać ich naczynka, no to jednak filtry warto jest stosować. Ale przygotowałam dla Was 3 filtry o różnych formulacjach, więc sądzę, że każda z Was znajdzie coś dla siebie. Zacznijmy może od takiego filtra o najlżejszej konsystencji. Jest to Catch a Tiger. I to jest filtr, który z powodzeniem można stosować nawet na skórach tłustych i trądzikowych. Jest ultra lekki, a dodatkowo zawiera w sobie zielony pigment, dzięki czemu pomaga niwelować czy to zaczerwienione policzki, naczynka, czy na przykład stany zapalne przy niedoskonałości. Opcją ciut bardziej bogatą, ale wciąż dobrze wchłanialną jest Inimini. On występuje zarówno w wersji bez pigmentu, jak i z pigmentem. Ja mam wersję z pigmentem, bo absolutnie ją uwielbiam. Ona również pomaga tak troszkę wyrównać koloryt skóry, dzięki czemu można pominąć podkład. I Inimini ma teraz nową formułę. Jest to filtr, który nie jest tym samym, co jeszcze sprzed kilku lat. Jest znacznie, znacznie lżejszy, łatwiej aplikowalny, więc warto zwrócić uwagę na ten nowość.
nowość. Najbardziej bogata opcja, ale też wcale nie jakaś bardzo tłusta, po prostu posiadająca w sobie pewnego rodzaju dozę odżywczości, ale też która się dobrze wchłania, to Holify. Bardzo budżetowa opcja i ona przede wszystkim ma mocno skórę nawilżać, też tutaj jest dodatek prebiotyków, więc wspiera mikrobiom. I pragnę jeszcze zwrócić Waszą uwagę w kontekście pielęgnacji, wzmacniania naczynek na czerwoną glinkę. Jest to opcja tak skuteczna, a tak rzadko wykorzystywana, że nie mogłam jej w tym materiale pominąć. Czerwone glinki zawierają w sobie związki żelaza, które właśnie uszczelniają naczynka. Może być taka forma jak właśnie ASOA gotowej maseczki, która nie zastyga, którą jak sobie nałożycie na skórę komfortowo, te 15 minut możecie ją sobie podtrzymać i po prostu spłukać, ale te takie klasyczne, sypkie, które osobiście sobie rozrabiacie z wodą, też jak najbardziej są skuteczne. O tym jak nosić, jak aplikować, jak używać maseczek glinkowych macie na kanale osobny film, także tam sobie sprawdźcie, a my tymczasem przejdziemy już do trzeciego, ostatniego segmentu tego filmu, czyli oczyszczanie. No bo opowiedziałyśmy sobie dzisiaj o naprawdę cudownych kremach i serum, różnych rodzajach, ale czymże byłyby te wspaniałe substancje aktywne? Gdybyśmy skórę nadmiernie oczyszczały, zbyt mocno naruszały barierę hydrolipidową. To jest to, o czym mówiłam Wam na samym początku tego materiału, że trzeba znaleźć taki idealny balans pomiędzy dobrym oczyszczaniem, dogłębnym, żeby nie było zaskórników i niedoskonałości, ale też jednak, żeby pozostawić na tej skórze ochronną barierę hydrolipidową i jej nie naruszać, by skóra mogła chronić się przed wpływem czynników zewnętrznych. No więc właśnie, przejdźmy sobie na sam koniec do tego tematu. I tutaj oczyszczanie żelem, który jest dogłębnie oczyszczający, ale jednocześnie bardzo delikatny. To właśnie ciężko jest to wytłumaczyć, bo się niektórym może wydawać, a jak to, że dogłębnie oczyszczający, a jednocześnie delikatny? Bo tutaj doza tych właściwości myjących, wyciągania zalegających jakichś komórek na skórka w porach, żeby nie powstawały zaskórniki, tutaj jak magnes ten żel wyciąga, ale jednocześnie on ma dużo składników aktywnych. Gliceryna, aminokwasy, cukry, sole mineralne, algi, tak jak m.in. morszczyn czy wakame. I to wszystko przyczynia się do tego, że ten kosmetyk ma bogatą formułę. Jest delikatny, łagodny dla skóry, a po zastosowaniu skóra jest po prostu oczyszczona jak za pomocą czarodziejskiej różdżki. Nie czuć, że cokolwiek było majstrowane, że było oczyszczane, a jednak ładnie są zwężone ujścia gruczołów łojowych, nie widać też włókien łojowych i niedoskonałości się nie pojawiają. Natomiast jeżeli ktoś obawia się żelowej formuły, być może szukacie pianek, bo jest to teraz też taki dość popularny kosmetyk myjący, no to warto zwrócić uwagę na dedykowane kosmetyki, na przykład do skór naczynkowych, które też będą odpowiednie dla wszelkich skór wrażliwych, delikatnych, z zaczerwienioną skórą. I tutaj opcja Sylveco Dermo właśnie z serii dla skóry naczynkowej. Jest to bardzo delikatna pianka, która dobrze oczyszcza, pozostawia tą skórę wyciszoną przez to, że tutaj mamy dodatek kwasu laktobionowego i kwas laktobionowy stymuluje skórę naczynkową do tego, by była troszkę bardziej gruba, bardziej odporna na wpływ czynników zewnętrznych i też przez to, że jest właśnie taka pogrubiona, to mniej będą widoczne naczynka. Od razu z tej samej serii pragnę Wam pokazać płyn micelarny Sylveco i to jest o tyle nowość w firmie Sylveco, że jest to płyn micelarny w pojemności aż 400 ml, więc jest to duże opakowanie, wystarcza naprawdę na bardzo, bardzo długo. W składzie znajdziemy acerolę, pantenol, alantoinę, ekstrakt z aloesu, glicerynę, więc wszystko to, co będzie sprzyjać łagodzeniu, wyciszaniu skóry, więc nie drażni na przykład spojówek w oczach, nie wpływa jakoś wysuszająco na skórę i nawet podczas przecierania płatkiem kosmetycznym to jest taki fajny poślizg, dzięki czemu nie czujemy takiego agresywnego tarcia płatka o skórę. A przy bardzo, bardzo delikatnych skórach oczyszczanie warto jest jednak przeprowadzać z pomocą olejku do demakijażu. Oczywiście też warto wspomnieć o tym, że produkty do demakijażu jak olejek czy płyn micelarny to jest oczywiście całkiem coś innego niż te do drugiego etapu, jakim jest żel czy pianka, ale myślę, że o tym akurat to już wiecie. Jeżeli chodzi o ten olejek, on jest hydrofilowym olejkiem, więc bardzo dobrze skórę oczyszcza, w ogóle nie szczypie, nie podrażnia. Można masować i masować i masować tą skórę
nawet wodoodporne kosmetyki makijażowe pięknie się w tym rozpuszczą, a potem przechodzimy do spłukiwania wodą i nawet bez użycia płatków kosmetycznych, po prostu bieżącą wodą wszystko pięknie się spłukuje. I niektóre skóry są jednak wrażliwe na stosowanie płatków kosmetycznych, na ten efekt tarcia, więc wtedy warto jest wybrać kosmetyki, które możemy spłukać przy pomocy bieżącej wody. Więc taki oto był ten dzisiejszy materiał. Mam nadzieję, że wyniosłyście z niego przydatne informacje. Dajcie mi koniecznie znać. Jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, oczywiście zadawajcie w komentarzach. Postaram się pomóc. Jednocześnie jeszcze raz pragnę zachęcić do sprawdzenia strony Sensum Mare i zwrócenia uwagi na ich ofertę, ponieważ z kodem kosmetologia naturalnie 20 macie bezterminowo 20% rabatu na wszystko. Także cóż, nie wiem jak wy, ja tam jestem cebula, więc lubię tego typu akcje, więc może i sama coś tam skorzystam. Dzięki serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, że każdy kolejny film pojawia się w poniedziałki i czwartki o 17, a w sobotę o 7 weekendowy vlog. Dzięki za oglądanie i widzimy się niebawem. Cześć!